random. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie. Ta gra nazywa się Ghost of Duty. Przepraszam, jakbym nie miał kontaktu z bazą, ale praktycznie nie spałem. A jesteśmy tutaj dlatego, że ta gra w tym momencie jest za darmo do wzięcia na Steamie, jak wbijecie na stronę produktu. Link będzie oczywiście w przypiętym komentarzu. To zobaczycie, że jest przeceniona z 42,99 na 0,00, czyli 100% promocji, i Ghost of Duty jest do wzięcia od... nie wiem, od dzisiaj, od wczoraj. Dzisiaj po prostu namierzyłem, że gierka jest za friko i jest do wzięcia za darmo do 31 marca do godziny 19, więc macie 2 tygodnie minus 1 dzień, jakoś tak. Gra ma język polski, ale trzeba go odpalić z poziomu Steama, bo tutaj w opcjach nie ma. Momencik, ściszę jeszcze troszkę, bo jest ciut za głośno, jak na mój gust. Wyjaśnienie efektów może jakoś tak. Muzyka jest super, to jest coś, co mi się podoba na samym początku. Co jeszcze mogę rzec, że nie wiem nic więcej o tym produkcie poza tym, że wszedłem i ustawienia dźwiękowe zdjąłem w dół. I sprawdziłem, czy jest język polski, bo tu w opcjach nie było, jest ten. Jest kilka kostiumów do... łapiecie? Bohateroza, jest koza Pepa, nie wiem czy to ma nawiązywać do świnki Pepy czy coś, nie znam się. Jest koza Lucza i jest Narukoza, więc co kto lubi i jakie kto ma gusta, nie wiem jakie są pozostałe, nie da się ich chyba nawet podejrzeć, ale wow, jest tego więcej. Weźmy sobie może standardową kozę, Bohaterozę. Bohaterozę, odpalmy grę, bo też nie mam pojęcia, czym ten produkt jest, poza faktem, że Ghost of Duty brzmi podobnie jak Call of Duty i... nie, trening? Lider koza? Nie, trening. Może trening na samym początku. Farma przyszłości, góry w chmurach, czyli są jakieś różne mapy. Nie wiem, może to jest jakiś shooter PvP, znaczy zakładam, że jest shooter, ale takie standardowe, wiecie, PvP. Jeszcze lawka, że my kontra... ej, ale widać kawałek głowy naszej kozy. Co my tu mamy zrobić? 2 na 2. Da się skakać? Wow! Gdyby kózka nie skakała, tak. Ej, to mi się kojarzy, to... wow, totalnie mi się kojarzy z... Quake'em Trójecką, tam były te... You have the high ground, Kozimirze. Gdzie jest Kozimir? Tu jest. Dobra, zaraz go. O nie, złapał coś! Ja nie umiem w strzelanki! Ja nie umiem! Zabijecie Krie Kos. Okej, okay, naciśnij spust, by si odrodzi. No dobra, to my si odrodzi. Tu są hapsy, da się zdobyć hapsy. Zakładam też, że są różne fajne, ciekawe bronie inne do znalezienia. Nie tylko ten gunem, który my tu mamy. Ale zobaczmy, może uda nam się coś znaleźć. Nie, tu jest haps do złapania. Tu jest... o, tu jest coś innego. Serio? Okej, okay. Chciałem zmienić broń, ale nie zdążyłem odkryć, jak to się robi, bo mnie koza... kozunia! Nie. O, jest coś innego. O, tu jest! Uuu! Dobra, gdzie jest ten koz? Gdzie jest ten Kozimir jeden? Koźle ty! No chodź tu. To jest totalnie nie gra dla mnie. Ja tak bardzo nie w shootery. Tak bardzo nie w shootery. O, to jest jakieś inne. Ej, czemu mi się tego nie udało podnieść? O, tu jest coś. Słyszę, że ktoś coś tam podnosi, ale nie wiem, gdzie to jest. No, po skałach. Skubany się już dozbroił porządnym sprzętem i teraz to ja sobie mogę co najwyżej tiruriru, nie? A, snajperkę miał, czyli jednym shootem. Aha! Gdzieś tu, albo i gdzieś tam. O, tu są moje zloki. Gdzie to bydle jest? Tam gdzieś się coś zrezbawniło.
Gdybym byłoby łatwiej, gdybym nie miał Zeza. Ale... Nie, nie! Dam radę! Jest! Chociaż raz! Już nie żyjesz. Okej, dobra. Aha. To był taki grieving, że coś w tym stylu. Kto tam do mnie co tam pisał? Znaczy zapewne nic ciekawego, bo co ciekawego można dostać o 16:20? O! Kaktus, coś tam. Fajnie. Tu są te hapsy, które podniosłem przed chwilą, czyli trzeba iść gdzieś, gdzie mnie jeszcze nie było, żeby znaleźć jakieś hapsy, których jeszcze nie ten. Mamy tą broń? Ta broń była całkiem spoko. No nie, no ludzie! Chill, chill! Nie macie mi nic ciekawego do powiedzenia, więc... Ho, ho, ho! Nawet mi się udało! Nie powiem... Jestem coraz gorszy, ale ta koza dorównuje mi do mojego złego poziomu, więc no... Ej, mam straszny taki vibe Quake'a trójeczki. Nie będę ukrywał, to nie jest... nic super odkrywczego, to jest po prostu mocno przeskinowany ten... Ła! No dobra. Aha! Nie zginąłem, byłem pewny, że zginąłem, ale okej, okay, co to jest? Wolę nie wiedzieć, 22 sekundy. Jaki właściwie jest ten wynik? Da się to gdzieś tu sprawdzić? Pewnie się da, tylko trzeba odkryć jak. 13 sekund zostało, może nie będę przerywał rozgrywki? Okej. Okay. Jaki wynik? Przegrałem, wygrałem, nie wiem, nie liczyłem fragów, ani w jedną, ani w drugą stronę. Czy on miał skórę jelonka na sobie? Nie, to skóra jakiegoś pieska. Nie, jelonka, dobra, ma rogi. Okej. Da się, jest tu gdzieś... Da się coś tu nacisnąć, coś, żeby stąd wyjść? Chyba się zcięło. Chyba zcięło to się. A nie. O, jak zacząłem smaszować przyciski, to wyskoczyło jakieś lobby, menu i tak dalej. Wybierz mapę, następny mecz za 11 sekund. Nie, wróć do menu głównego. No jak potrzebujecie jakiś shooter, żeby pobiegać i postrzelać, to... Jest tak dobry jak każdy, chyba, nie wiem. Fajnie się celuje, jest ok. Stylówka jest genialna. Jeżeli brakuje wam gier a la Quake trójeczka. Dobrze mówię? Quake, nie Doom? Tak, Quake. Quake Arena. To jest gierka, która ma totalnie ten vibe. Zmienimy sobie na kozę lucze. Może nie, albo na rukozę. Koza... Ej, nie ma takiego skina na dzień dobry, żebym stwierdził, że ten, bo... Ja mam gdzieś tutaj ten... Ja mam... To co on Naruto ma na głowie, mam wersję. Właściwie co tam jest narysowane? Jakieś serduszko czy coś? Nie widzę. Wygląda jak serduszko na tym pomniejszonym tym. Pokazuję wam kursorem, którym się nie nagrywa, brawo ja. Ale na dzień dobry wszystkie są takie. Jestem zdziwiony, że Narukoza jest, bo tego koza lucza to nawet bym się spodziewał czegoś w tym stylu. Ale tego bym się nie spodziewał. Ale są blisko tego, żeby zgarnąć pozew. Zobaczymy, Japończycy nie pozywają tak jak bardzo jak amerykańskie firmy za naruszenie ich tych dóbr i tak dalej. Ciekaw mnie jak wygląda reszta skinów, bo o możliwości są spore, nie? Teraz jest to My Hero Academia, czy jakoś tak, jest cała masa tych stylówek takich, które można upchnąć do tej gry, żeby było śmiesznie. Zagramy mecz online? Wyszukaj mecz, są jakieś ten... Gube... Teraz będzie od groma. Raz, że jest za friko, dwa, że ludzie siedzą w domach, bo co mają robić, nie? A wbijmy na pierwsze lepsze i zobaczmy jak dostajemy w pie... Dziel. Bo wspierał nas strasznie, nie oszukując się. W Kozazi twoja broń zostanie zamieniona automatycznie co dwa zabójstwa. Okej, okay, czyli jakieś różne typy rozgrywki są. Mogłem to turialować inne tryby rozgrywki, bo jest tam naprawdę nie tego w shootery. Jest ten skin z tym kapeluszem i w ogóle to wygląda naprawdę fajnie. Widziałem to. Aha, dobra.
Ten już nie żyje. Może coś... Coś mi się może... A nie! O, zabija mnie paprika. No, no, te ostre rzeczy potrafią mi dopiec. Nie oszukujmy się. Ale byliśmy na tej mapie, więc mniej więcej wiemy, gdzie czego szukasz. Nie ma tutaj oczywiście snajperki, po którą przyszliśmy, ale tu jest. Podnieśliśmy to? Podnieśliśmy to, ale się coś nie chce. Nie wiem, czy to robi jakieś fajne obrażenia, czy robi cokolwiek. Mam wrażenie, że nie robi w ogóle nic. No, chyba jeżeli zadaje jakieś obrażenia, to nie są jakieś wybitnie fajne. Może dlatego ta broń się automatycznie nie ustawia po podniesieniu. To by tłumaczyło o wiele. Okej, biegniemy. Aaa! Z shiftem da się pobiec i złapać ten. Fajnie. O, nawet mi się udało coś ubić. Szaleństwo. Dobra, wbiegłem między dwóch strzelających. Nie jest to najlepszy wybór. Edamigo opuszcza grę. Zostały jeszcze 4 minuty. Dobra, nie będę się w to bawił do końca, bo jak widzicie, shootery nie widzą. Ale ja wam dziękuję za uwagę. Menu główne, tak. Co? Przypominam, że gierka jest do złapania do 31 marca do godziny 19. Jest na Steamie. Link na dole w komentarzu powinien być przypięty, jeżeli nic nie spaprałem. Bawcie się dobrze. Myjcie ręce, nie wychodźcie z domu, jeżeli nie musicie, nie dotykajcie twarzy, czy whatever tam się teraz mówi. Ja wam dziękuję za uwagę, do następnego razu. I może uda mi się teraz zasnąć, bo zaczęło mnie ścinać. Dziękuję i hej! Jej, i mam herbatkę, nie wiem po co mam herbatkę. Herbatki też nie są za dobre na sen, bo to jest czarna. Czarna jest ten. Grażyn śpi na łóżeczku i ma gdzieś moje gadanie. Przyzwyczaiła się.